Niezwykle rzadki, ostatni rocznik talarów Augusta II Mocnego. Proszę Państwa, moneta w tak fantastycznym stanie zachowania pojawia się niezwykle rzadko. Jest to rocznik już bardzo rzadki, jak widzicie Państwo, w menniczym stanie zachowania, doceniony notą MS61. Jest to oczywiście w przypadku tak rzadkiego rocznika jedyny egzemplarz oceniony notą MS, zapakowany w duży slab, jak Państwo widzicie, NGC. Jest to praktyka w przypadku monet już grubszych, tak jak w przypadku tego talara. Zobaczcie Państwo, jak fantastycznie zachowany jest tutaj połysk, fantastycznie zachowane jest to lustro mennicze i jak pięknie odcina się relief. Znakomita moneta, relief jest zupełnie nieruszony obiegiem. Proszę zobaczyć sobie na policzek. Nie widzimy tutaj żadnych wytarć. Egzemplarz jest leciutko zgięty, minimalnie, co widać po tym, jak zapada się światło, ale naprawdę, patrząc na świeżość tej monety, jakość detalu, mówimy o egzemplarzu najwyższych lotów. Także fantastyczna moneta, oczywiście rewers również z fantastycznie zachowanym lustrem menniczym. Piękna moneta, mennictwo Augusta II czy III wraca do łask, znaczy wraca, już wróciło i cieszy się już dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów w Polsce, a także oczywiście w Niemczech, ale tej klasy egzemplarz tak rzadkiego rocznika, naprawdę ozdoba, jedna z ozdób naszej 9. aukcji katalogowej w fantastycznym stanie zachowania. Naprawdę polecam Państwu tę monetę.